Czas na kolejną wycieczkę. Tym razem jedziemy z Side do Alani, czyli myślę jakieś 30-40 minut drogi w busie. Będziemy na miejscu, w planach mamy skok z paralotnią, także zapowiada się grubo. No i cóż, tam już myślę, że to jest chyba nasz bus. Ewa zorganizowała, także mamy przejazd w dwie strony. Wracamy wieczorem, zobaczycie co i jak, trzymajcie się. No i póki co jesteśmy jeszcze na dole, ale czekamy już na naszą kolej. Zaraz nas zabiorą na samą górę. I słuchajcie, teraz jesteśmy przy plaży, a będziemy ruszać mniej więcej z tego punktu. Zobaczcie sobie, tutaj na pewno widzicie, jak wygląda paragliding. Ja przyznam wam szczerze, no niby się nie boję, natomiast ja mam tak, że nawet jak stoję na 10 piętrze na balkonie i patrzę w dół, to tak mam nogi trochę jak z galarety czasami. Także myślę, że teraz się nie boję, ale tam u góry będę pewnie mówił inaczej. No ale raz się żyje, trzeba spróbować. Możecie sobie zobaczyć, to niedługo będziemy my. No i lądujemy sobie na plaży Kleopatry, tutaj na samym dole. Później będzie chillout, będą jakieś zakupy, może coś dobrego sobie zjemy. Także zapowiada się mega. Także już niebawem widzimy się tutaj. No i co, jest mały strach, jak widzicie, co was czeka? Nie, jeszcze nie. Tam lecą teraz na parę lat. Mamy lepszy temat. No tak, lecą. Ale tu też lecą, widzisz? To już lądują. Jak jestem już tutaj u góry, to już przestałem być takim kozakiem. Zobaczcie, jak to wygląda. Po czymś takim mamy zbiec. I startujemy. No, no teraz to już nie mam wyjścia. Jak już powiedziałem A, to trzeba powiedzieć i B. Także lecimy. Jest. Jest strach? No jest. Jak widzę te widoki, to jest. Dobra, damy radę jakoś. Ariel, tylko nie zamykaj oczu, jak sorry, byś leciał. What's your name? Ewa. Ewa, Ewa. Ewa, Ewa. And? Halil. Halil? Halil. No Ewunia już na pasie startowym, gotowa do lotu.
No powiem wam, większą część było w miarę, natomiast jak zaczął mną bujać, to myślałem, że stracę przytomność. Aż mi się pasek na ręce odcisnął, ale żyję, jestem na dole. Słuchajcie, wylądowaliśmy. Thank you, my friend! Koniec odpoczywania. Słuchajcie, teraz znowu czas coś się ruszyć, coś porobić fajnego. Także zostawiliśmy połowę naszej ekipy, która nie ma tyle zapału. No i teraz wybieramy się na zamek kolejką. Zobaczcie, tam u samej góry jest zamek. No i teraz właśnie kolejeczką, cyk. 15 minut do góry, 15 minut na dół, trochę pochodzimy. Ja już tam byłem 3 razy, ale tam jest mega zawsze spokój. Można sobie całą Alanię z góry pooglądać, więc zamiast tylko leżeć i się smażyć tutaj na leżaczkach, to stwierdziliśmy, że trzeba coś ze sobą zrobić. To jest w ogóle plaża Kleopatry, czyli zdaniem wielu najpiękniejsza plaża w całej Turcji. No myślę, że faktycznie jest niezła. No i tutaj są tak naprawdę wydzielone takie prywatne sektory, można sobie przyjść, zapłacić za umbrelę, zapłacić sobie za leżaczek. W tle są oczywiście restauracje. Możecie sobie bez problemu coś zamówić, możecie sobie wziąć piwko, wziąć drineczka. Oczywiście ceny są już takie na poziomie krajów Europy Zachodniej, no bo za drineczka płacicie na przykład w granicach 13-12 dolarów. Także no jest nieźle, piwko kosztuje 20 ponad złoty, więc no ale jak to lubi, nie? Tak to wygląda. Także teraz tam na zameczek. Zobaczcie sobie tą kolejkę za nami. Myślę, że jakieś 3-4 lata temu wybudowali taką właśnie kolejeczkę, którą można sobie wjechać na samą górę na zamek. My pierwszy raz jak byliśmy w Alanii tutaj, no to niestety musieliśmy wchodzić. No niby to nie jest daleko, myślę, że można sobie na spokojnie tam wejść w 30 do 40 minut. No ale jeżeli jest ponad 30 stopni, jest mega upał, to wydaje mi się, że taka kolejka jest dużo, dużo lepszym rozwiązaniem. No i płacicie 20 zł za osobę w dwie strony i jesteście. Okej, okay, no i teraz jest punkt widokowy. Słuchajcie, to jest cała Zatoka w Alanii, cały port. Tak to właśnie wygląda. My już jesteśmy u góry na samym zamku. No i teraz kilka ciekawostek z Arielem. Słuchajcie, tutaj do Alanii przypływali niewolnicy. W większości wypadków przypływali właśnie z Side. Tutaj był taki transport morski bardzo dobrze rozwinięty. My właśnie jesteśmy w Side, a to jest Alania. Tak to wygląda, zobaczcie sobie. Tam na dole oczywiście jest samo takie centrum, czyli taka najbardziej teraz turystyczna część, z której wypływają statki. A my jesteśmy u góry, oglądamy sobie wszystko na spokojnie. Cyk, proszę bardzo. O, tutaj nasz Mareczek. Bardzo fajnie. No i spędzimy tu jeszcze paręnaście minut i będziemy wracać kolejką na dół, bo jest niesamowicie gorąco, żar leje się po prostu z nieba, więc szybko będziemy mieli dość. Naprawdę widok, nie wiem jak wy to widzicie na filmie, ale widok robi wrażenie. A to pasmo gór, które tutaj jest dookoła, jest to pasmo gór Taurus, czyli największe pasmo gór tej części Turcji. Cyk. O, chłodno, przyjemnie. I znowu na słońce wychodzimy. O, a przypomniałem sobie, że to jest kolejny bardzo fajny punkt widokowy. Zaraz wam pokażę. Przechodzimy bramą. I stąd będziemy widzieć bardzo dobrze plażę Kleopatry. Okej. No a ja już tutaj czuję się trochę jak u siebie. W sensie, no już tu kilka razy byliśmy. Łącznie w Alanii spędziliśmy z dobre, myślę, 6 tygodni w całym naszym życiu, więc można powiedzieć, że coś tam wiemy i znamy. O, a teraz możecie sobie zobaczyć, tam przed nami jest plaża Alanii, tam gdzieś jest nasza ekipa. O, a tam jak się dobrze przyjrzycie, to jest gdzieś Ewa, pewnie drina pije.
pod umbrellą. Ojej, 30 ponad stopni. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tutaj aż tak gorąco już teraz. Myślałem, że będzie jakieś parę stopni mniej. No, trzeba, wiecie, jak to jest, odwiedzić jakieś bazarki, kupić sweterek, kupić jakieś różne fajne rzeczy, które wcale nie są nam do niczego potrzebne. Natomiast, no, co by to była za wizyta w Turcji, gdybyśmy nie kupili sweterków. Także oczywiście, że trzeba. O, jej, chwila cienia, słuchajcie. Naprawdę, masakra. Dobra, lecimy, wracamy do naszej drugiej części ekipy. I za niedługo widzimy się na bazarkach. Tam masz gruba lodzika? Loda, ale muszę go szybko jeść, bo spada mi. Dobre, nie? Bo jest to tak gorąco, że lód. Za darmożkę lodzik taki, nie? Z Algidy pyszne. Zobaczcie tego kozaka w darta, jak gra. No ledwo do tablicy dorzuca z 2 metrów. Słońce zaszkodziło, nie? Ewidentnie. No i idzie nasz ziomeczek, najlepszy tutaj animator. What's up, Omur? Okay. Yeah. Say few things to Polish. Polish people is the best. Polish people. Yeah. Where are you going? We are going to the next girl. Okay. Come. No, I can't. You know I can't. Eva will kill me. Like. No. She's there's no way. She's not. I'm leaving all of the girls to you. Like. Okay, I can only be translator. Bye bye. Słuchajcie, Omur jest genialny. To jest taki pro tip, zawsze najlepiej na wakacjach zapoznać się z jakimś mega kumatym animatorem i momentalnie, wiecie, słuchajcie, wszystko na wszystko możecie sobie pozwolić, wszystko można załatwić w hotelu. No animatorzy zawsze wiedzą najlepiej i najwięcej. Także taki pro tip, słuchajcie, my zawsze tam, no nie, że staramy się jakoś bardzo, natomiast tak po prostu wychodzi, zawsze się z jakimś animatorem zaprzyjaźnimy. No i posiedzieliśmy sobie na molo, teraz czas coś zjeść, także słuchajcie, stwierdziliśmy, że dzisiaj nie w hotelu, tylko zjemy sobie na plaży. A tu na wprost widzicie, jest restauracja, można sobie normalnie z naszego hotelu zjeść posiłek, zjeść obiadek, także jakiś tam burgerek się robi. No i z takim właśnie teraz widoczkiem będziemy sobie mogli zjeść, wypić jeszcze jakieś winko, wziąć burgera. Całkiem spoko. No a potem wracamy już chyba nad basenik hotelowy. Reszta dnia. A i kolejna ważna kwestia, którą ja każdemu polecam, nawet słuchajcie, jeżeli lubicie sobie posiedzieć tylko i wyłącznie nad basenem, nie wiem, jakieś hardkorowe zwiedzanie nie jest dla was, nie jesteście backpackerami, to wydaje mi się, że warto sobie kupić jakiś fajny, dobry przewodnik, coś poczytać, może poznać jakąś lokalną osobę, porozmawiać z nią, dowiedzieć się trochę o kraju, w którym jesteście. Nie chodzi o jakąś wybitną wiedzę, natomiast chociaż minimum z minimum po prostu warto się dowiedzieć. To już dzisiaj nasz przedostatni dzień, jutro spadamy. No w sumie to jutro będziemy musieli się zabrać z hotelu około godziny 18. Bardzo mocno liczymy na to, że pozwolą nam zostać w pokojach trochę dłużej i nie będziemy musieli ich oddawać już o 12, także zobaczymy, dzisiaj będziemy próbować się dogadać. No a dzisiaj pozdrawiam was ze zmrożonym mojito w ręce. Jeszcze godzinka nad basenem. I idziemy zobaczyć tutaj na bazary jeszcze, gdzieś pochodzić. Wieczorem może pojedziemy do antycznego Sidera raz jeszcze, robić jakieś foteczki o zachodzie słońca. No zobaczymy. Słuchajcie, co do samego hotelu, powiem wam tak. Jest bardzo fajny. Oceniam go naprawdę bardzo wysoko, nawet w dobie COVID-a. Jedzenie było super, poza śniadaniami. Jesteśmy w hotelu The Sands Deluxe, także jeżeli będziecie się tutaj kiedyś wybierać, to myślę, że na pewno nie będziecie smutni z tego powodu. Także na spokojnie, to nie jest tak. Ale z tego co byłem, z tego co wiem i z tego co widziałem, wydaje mi się, że hotel Eftalia Ocean
dalej jest najlepszym hotelem, w jakim byłem w Turcji i w ogóle chyba jednym z najlepszych hoteli. Także polecam wam ten hotel na pewno, jest bardzo spoko, nie będziecie nigdy obrażeni, jeżeli go kupicie w dobrej cenie. Natomiast Eftalia Ocean, still the best one. Zobaczcie sobie jeszcze na tych leni, patrzcie, tutaj tylko dyneczki, parasoleczki, leżonko. No i wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, także Turcję dziękujemy bardzo. Hotel The Sands Deluxe, dziękujemy bardzo, opuszczamy już tutaj ten rejon, także słuchajcie, do zobaczenia za rok, bo pewnie do Turcji wrócimy już niebawem. Na pewno wrócimy, trzymajcie się.